W tym filmie zastanowimy się, które własności figur przekształcanych w jednokładności są zachowane, a które nie. Mamy na rysunku czworokąt. Pamiętajcie, że w ten sposób oznacza się kąty proste w Ameryce. W Polsce kąt prosty oznacza się łukiem z kropką w środku. I będziemy ten czworokąt przekształcać w jednokładności o środku P przy pomocy narzędzia na portalu Khan Academy. I pierwsze pytanie: czy współrzędne wierzchołków, albo inaczej ich położenie Zostaje w jednokładności zachowane. Sprawdźmy eksperymentalnie metodą prób i błędów. Wykonajmy dowolną jednokładność. I widać, że położenie wierzchołków nie jest zachowane. Punkt będący obrazem punktu D w tej jednokładności ma inne współrzędne niż punkt D. Wierzchołek obrazu odpowiadający wierzchołkowi A ma inne współrzędne niż wierzchołek A. To samo dotyczy wierzchołków B i C. Odpowiadające im punkty obrazu, otrzymane w tej jednokładności, leżą w innym miejscu niż B i C. W tej konkretnej jednokładności współrzędne wierzchołków figury nie zostają zachowane. Wróćmy do pozycji wyjściowej. Drugie pytanie. Czy odpowiadające sobie odcinki przed i po przekształceniu leżą na tych samych prostych? Przekształćmy jeszcze raz czworokąt i weźmy pod uwagę odcinek B'C'. Widać, że nie leży on na tej samej prostej, co odcinek BC, ale jeżeli spojrzymy na odcinek A'D' i odpowiadającym odcinek AD, to leżą one na tej samej prostej. Dlaczego tak jest? Cofnijmy się jeszcze raz do sytuacji wyjściowej. Jeżeli teraz narysujemy prostą, zawierającą odcinek AD, to przechodzi ona również przez punkt P. I jeżeli tak położony odcinek AD będziemy przekształcać w jednokładności ośrodku w punkcie P, to będzie się on wydłużał albo skracał wzdłuż prostej, na której leży. Nie będzie tak w przypadku odcinka BC, bo prosta zawierająca punkty B i C nie przechodzi przez środek jednokładności P. Pytanie numer 3. Czy zachowane są w jednokładności miary kątów? W tej sytuacji wygląda na to, że są. I okazuje się, że dla każdej jednokładności miary kątów są zachowane. Ten kąt to ciągle kąt prosty. Miara tego kąta, kąta B, to taka sama miara jak miara kąta B'. Tak samo jest przy wszystkich wierzchołkach. I ostatnie pytanie, czy długości boków, obwód figury i pole jej powierzchni są zachowane? Widać na tym przykładzie, że obraz odcinka AD jest dłuższy niż odcinek AD. Jeżeli będziemy zwiększać skalę jednokładności, to długości odcinków będą zwiększać się jeszcze bardziej. Jeżeli długości boków się zwiększają, to automatycznie obwód również się zwiększa, i również zwiększa się pole powierzchni. Tak samo, jeżeli będziemy zmniejszać figurę, czyli będziemy przekształcać ją w jednokładności o skali mniejszej niż 1, długości boków, obwód i pole powierzchni będą się zmniejszać, czyli nie są one zachowane w jednokładności. Zadajmy jeszcze raz te same pytania, ale w odniesieniu do innej jednokładności. Do jednokładności, w której środek pokrywa się z wierzchołkiem figury. Przekształćmy trójkąt ABC w jednokładności o środku w punkcie C. I pierwsze pytanie, czy położenie wierzchołków zostaje zachowane? I widać, że w tym przekształceniu położenie punktu C zostaje zachowane. Ale nie dotyczy to już położenia punktów A i B obraz punktu A nazwijmy go A' zdecydowanie nie leży tu gdzie leży punkt A B' na pewno nie leży tu gdzie leży B drugie pytanie czy odpowiadające sobie odcinki leżą na jednej prostej niektóre tak niektóre nie wróćmy do punktu wyjścia i sprawdźmy co się dzieje z bokiem AC i z bokiem BC kiedy przekształcamy wyraźnie widać że odcinki obrazu A'C' i B'C' leżą na tej samej prostej, co ich odpowiedniki w trójkącie ABC. Dzieje się tak dlatego, że środek tej jednokładności, czyli punkt C, należy do obydwu tych odcinków. Wygląda to trochę tak, jakbyśmy rozciągali odcinek jedynie wzdłuż w kierunku prostej, na której on leży. Albo jeżeli skala jednokładności jest mniejsza niż 1, jakbyśmy skracali odcinek jedynie w kierunku prostej, na której leży. Inne odcinki figury nie leżą na tych samych prostych co ich obrazy. Na przykład odcinek A'B' nie leży na tej samej prostej co AB. Czy zachowane są miary kątów? Już o tym mówiliśmy i tutaj jest tak samo, bo miary kątów zachowane są w każdej jednokładności. Miara kąta C jest identyczna jak miara kąta C', w tym przypadku to dokładnie ten sam kąt. Miara kąta A' jest taka sama jak miara kąta A. Miara kąta B' jest taka sama jak miara kąta B. I ostatnie pytanie. Jeszcze raz, jak zachowują się długości odcinków? Widać wyraźnie, że im bardziej zwiększamy skalę jednokładności, tym bardziej boki się wydłużają. I im bardziej zmniejszamy skalę, tym boki obrazu są krótsze. Czyli długości boków nie są zachowane. Jeżeli długości boków nie są zachowane, to obwód figury również nie jest zachowany. I tak samo pole powierzchni figury nie jest zachowane. Możemy pole powierzchni potraktować jako funkcję długości boków. Jeżeli zwiększamy skalę jednokładności, obwód rośnie. Pole powierzchni również rośnie. Jeżeli zmniejszamy skalę jednokładności, obwód maleje i pole powierzchni również maleje.